Bractwo Cerkiewne Świętego Spirydona z Tremituntu zorganizowało ostatkowy bal charytatywny, który odbył się 1 marca o godzinie 19 w restauracji Bona w Kuźnicy. 130 osób przybyło, by wspólnie pomóc Piotrowi Białomyzemu z Hillmon. Piotr uległ wypadkowi 31 sierpnia. Spadł z dachu, pomagając komuś. Upadł nieszczęśliwie, najprawdopodobniej omskła mu się noga. Upadając, uderzył karkiem w belkę, tak powiedziała Natalia, jego żona. I od 31 sierpnia Piotr stale przebywa w szpitalu. W chwili obecnej Piotr ma niedowład nóg, paraliż rąk. Może poruszać rękoma, natomiast ma przykurcz dłoni i palców, więc jego ruchomość jest ograniczona. Mówi. I to, co my dzisiaj chcemy uzyskać, to chcemy rozpocząć naszą drogę, chcemy rozpocząć pomoc i finansowanie jego rehabilitacji. Chcemy wspomóc rodzinę, która została z tym sama, przede wszystkim żona, która ma dwoje małych dzieci, córeczka blisko 2-letnia i synek, który ma dopiero 2 tygodnie. Piotr został po raz drugi ojcem i nawet nie mógł przytulić swojego syna. Piotr Białomyzy do chwili wypadku był aktywnym parafianinem prawosławnej parafii w Nowym Dworze. Sąsiedzi, parafianie i proboszcz ojciec Józef Sitkiewicz nieustannie wznoszą modlitwy za jego zdrowie. Ale jak dowiedziałem się o tym spotkaniu, że to jest zbiórka dla mego parafianina, Piotra Białomyzego, żeby wyzdrowiał, bardzo się ucieszyłem. Od tego momentu, kiedy Piotr zachorował, cały czas modlimy się. Po modlitwie i błogosławieństwie posiłku wszyscy zebrani zaczęli wspólną zabawę. Podczas balu można było wylicytować różne przedmioty, z których całkowity zysk został przeznaczony na rehabilitację Piotrka.